Gwiazdostan, Siemaneczko bardzo się panowie, mocno. pozdrawiam serdecznie. Bodzio, rozłączam się, nagrywam. Dobra, Jochę, nakręcaj filmik, będzie oglądany to łatwo. Dobra, szefie, trzymaj się, Ej, śledziku, nara. 18:30 panowie, sprzedałem gołębie. Patrzcie, pantoszka wróciła. To jest kurwa gołąb, co? Grzesiu, ciszej, bo Andrzejko nagrywa. Andrzejko nagrywa. Sprzedałem całą parę pantoszy, bo same Budapeszty miałem. Chodź mała. Ona już raz mi wróciła z... Wróciła mi skąd? Tam z Kościerzyny czy skąd? 120 km zrobiła. A teraz miała stówkę. Stówkę miałaś, co, Niunia? Skąd ty tu jesteś? Chodź. Sprzedałem ją na 200% dla tego pana, nie? Dwa razy została już mi sprzedana ta samica. Ona już nie wróci. Ona już nigdzie nie idzie. Teraz gonimy ciemne, panowie. Ciemne gonimy, cygryski. Powrót gołębia za 100 km. Ten pan co był, to mi sprzedałem 60 km. Bo przecież wiecie, że ja nie miałem już tych pantoszy, nie? U Andrzeja takie gołębie! Maraton, biały, 100 km zrobił. No tutaj miałem, ona miała tutaj... Łączymy, tutaj miała... Tutaj miała gniazdo. Z pantoszem moim ze Świerkowej. On kiedyś zmoczył dupę w Nowym Dworze. Dobra, dzieciaki! Rura, góra! Pokazać panom, jak niego rozgonione latacie. Hoppa! Jazda! Na żarce? To spalić trochę tuszu. Pojedziecie na maraton. Hoppa! Hoppa! Chodź! No dawaj, na co czekasz? Nie ma strania po krzakach dzisiaj. Z 3 dni siedziały się zamknięte. Gdzie ty się pchasz? Za młody jesteś czy co? Który nie lata, to w słoiki idzie. Który nie chce latać, to zaraz pójdzie do słoików. Bierzeją wszystkie. Tu jeszcze jest jeden chyba. Tu jeszcze jeden. Tu jeszcze. Pantoszka 100 km przyszła, panowie. Hop! Poszedł! Nie ma! Co tu jeszcze jest? Poszedł, 100 km przyszła, dobrze? Ja ją kiedyś chciałem dać... Ta groszka chyba ma skrzydło coś rozwalone. Ale ja ją zaraz wyszczelę ręką. Jak nie, no to pójdziesz zaraz w słoiki. Nie, nie ma. Ja was rozgonię. Nie ma. O, tu jeszcze. Jeszcze dwa. No to drabinkę damy tu. I pędzimy tamte też. Wszystko to wszystko. Jazda. Spierzałem. Co tu jest? Na co czekasz? Do słoika chcesz iść? Tak chodzą. I pantoszka przyszła ze 100 km. Nie wiem o której. Teraz z Bogdanem mówię, co to za gołąb? U mnie wszystkie były zamknięte. Zobaczcie. I niegonione 3 dni chyba siedziały, bo byłem w Niemczech. Na tym WG tam głupio niektóre piszą osoby. Ale wiecie co? Ja na to szam. Co wy tam piszecie? Się nie podoba mi, to blokujecie od razu. Jazda bez trzymanki. Ty jesteś u mnie, nie ja u ciebie. A jak masz mocne, to pokaż. Daj telefon, daj numer, ja przyjadę, nagramy. Nagramy, zaraz. Wiecie co ja zrobię z tymi ciemnymi? Chyba ja im lot zrobię. Ja nie będę się z nimi patrzył przed szkołą. Nie widać ich, tak może. Tam jest lot. Patrzcie, na przybliżeniu. Przybliżeniu. Nie ma. Pyl! Jeszcze dzisiaj pocztowe zaraz zgonimy. Pyl! Patrzcie, tak chodzą. Przybliżymy. O, tu. Bogdan, zobacz. Bolek, zobacz, chodzą bez gonienia. To są jednak... Nie ma, nie? Nie ma, bo tak wysoko są, że ich nie widać, nie? Trzy lotki mamy.
Trzy lotki, słusznie panowie, słusznie i różnie. Dzisiaj pięć młodych zabiłem, bo się wpieprzyła ospa tutaj. Pokazałem temu koledze, co on je zamówił. Ten gołąb, co wrócił, to jednak miał ospę. Maciasz jakiś. Pięć było na ospie. O, wieleńskie przyszły. Siema dzieciaki. Ale takie młode są, żyją eleganckie, zobaczcie. Mają jedzonko. Tu dwa szymle są zawijane. Tutaj jednego ciemnego. Tutaj jednego zaobrączkowałem, jednego zwinę. Pięć sztuk. Ja i tak nie sprzedałbym takich. Takie plamki miały, mała ospa. Ja już go, tam temu już nic nie jest, to była jednak ospa. Przyniósł ospę i tyle z gajemnika, bo nigdzie nie ma ospy. A tu jak chodzą, naprawdę wysoko chodzą. Jeden wóz, a tu radiowóz. Nie ma tam. Najedzone. Ej, ma do sąsiada, jedamy na strzała. Nie będę się patyczkował. Ktoś tam mi pisał, chciał kupić, powiedziałem mu cenę. To dla niego było za drogo. Zobacz kolego, 100 km przyszła. Przyszła samica, ona drugi raz przyszła. Ja ją teraz też sprzedałem, nie? On, a, tam jest ciemny jeden, już idzie o słoiki. Słoiki, na dachu siedzi ciemny. Słoiki idziesz kolega, zdąży siąść. Zaraz wyciągniemy wiatrówkę i zjedziesz stamtąd. Nie ma tam Andrzeja. Wstyd później strzelać takiego. I tak milionów nie bierzemy. Ale ja nie będę ich sprzedawał, dam na lot, niech wrócą i będą silne. O, te zaraz zejdą, mały radiowóz i duży radiowóz zaraz zejdzie. Chodzą, chodzą. Jutro robię lot pocztowych. Miałem nie dawać, bo nie mam nic do ugrania. No co ty krzyż, głodny jesteś, co? Głodny jesteś, głodny jesteś. Uciekaj, bo ja muszę pokazać tutaj oglądającym. Uciekaj, Grzesiu, uciekaj. Grzesiu, Częstochowy. No idź, ładnie, idź, 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 idź. Pokażemy tu, jakie są asy. Tu mamy takie wiedeńskie. Bolka samczyk i to samiczkę kupiłem. Ładne. A jak tam futrowane. Obrączki im założymy. Ogonki im wyrwę, żeby były białe. Bo tamtemu... I tu jest taki, o. Ty ich się nie mogę uchować. Co wyjdzie jeden, to albo zginie koło domu, albo jaszczą zabierze. Było i tylko jest jeden. Tylko jest jeden. Ale będą dwa, będzie parka, to... Czy... Czekajcie, ogonki urwę. Ten miał biały ogonek? Miał biały ogonek. Potacie, zobaczcie. Dwa piórka, nie? A temu wyrwałem. Temu wyrwałem ogonek, ale tam temu jednemu wyrwałem. Gdzie? 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 O! Czy ty z piórem czarnym? Jesteś dobry lotnik przecież. Czy ty jesteś dobry lotnik? Kilometr robiłeś tam do niego. Hop! 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 Dobry już lotnik jesteś. Hop! Hardcore wam wstawię teraz niedługo. Razem musicie się zgrać i wyrobić się. Hop! Flagę przywiozę. Co to siadło? W kartofle czy nie? Nie, to mam ta samica tu, ale wypieprzaj. Nie ma tam odpoczywania. Co ty tu? Hop! Nie. Ura! Czy na łódce? Hop! 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 Wejdziemy na dach, jak nie chcecie. Nie wiem, pokażę. Hop! Hop! Nie szybszy. Hop! Spierzały dlatego. Nie ma siadania, dychę musi się wylazać. Sąsiad pędzi, to ja muszę pędzić. Dwa już do słoików, na dachu dwa siedzą. Tylko dwa. Pióra się sypią, zobaczcie, tam poleciało pióro. Ale chyba pójdę, tam trzeci usiadł. Po wiatrówkę chyba pójdę. Ale to mogły młode. Zobaczcie, samica.
A pantoszka przyszła i ona normalnie w stadzie jeszcze chodzi. Wytrzymuje. To jest gołąb, nie? Ja pie. Ona już nigdy nie będzie sprzedana. Nawet jak zaproponują 1000 zł, to ona jest przede mnie. Z murzynem ją sparuje. Z dobrego samca tam murzyna. Ma wracać, a nie tam. Pocztowy też jest taki kolor. Pocztowy! Bo to jest, wiecie co? To jest pocztowy gołąb. Właśnie to jest po pocztowych gołębiach. 100 km, nie? Nie wierzę. Ja wierzę, tylko wy nie uwierzycie. Nie mam tego human numeru, tego pana. Kolego, będziesz mnie oglądał, pantoszka ci uciekła. Musiałeś puszczać gołębie. Ciekawa, zadzwoń do mnie pod numer. Zadzwoń do mnie i chcę z tobą porozmawiać, co tam ci uciekło. Jak oblatałeś, ja powiem później na filmie. Już jej nie dostaniesz. Nawet jak dasz 500 zł albo 1000. No. Nie ma siadania i tyle. Pracujemy. Ja 3 dni pracowałem, żeby wrócić do was. I się przyziębiłem, zobaczcie. A wy tutaj nie chcecie mi latać. Nie chcecie latać. 19 godzina. Żeby nie było u mnie, o które się goni gołębie. Jeszcze zaraz pocztowy będę gonił. Niech się ono... Nie, przepraszam, 18:41. Latają 10 minut, dobre. Panie Roberciku, pozdrawiam. Zobacz, samica wróciła. A ja już kiedyś chciałem dać na trzew, ale była pogoda niedobra. Gdzie? Łyse są mi dlatego. Gdzie? Już 4 siadły na blok, na dom. Przypali was zaraz, zaraz was kurwa przypali. Mam szczęście, że wiatrówki nie mam ku siebie. Bo już byś był w ogórkach kiszonych. I zobaczcie, łysa niespieszona, nie, i przyszła, nie, 100 km. 100 km gołąb, nie, to jest to, nie, jak ich można nie kochać i nie trzymać, nie? Jak one do mnie ciągną. Kurwicie mnie, to jutro pojedziecie na dychę. Łyse czy nie łyse? Czy bez ogona, czy z ogonem? Nie ma już do sprzedania. Nie ma już do sprzedania, były do sprzedania, nie ma do sprzedania. Zrobimy lot. O, usiadł. Raz, dwa, trzy, cztery, piąty usiadł na dach. Nie dał rady. No zobaczcie, nie dał rady. Siadają na hale. Ale który jest cwany, to nie usiądzie. Nie ma prawa. Jutro będę z wiatrówką. Dzisiaj macie szansę jeszcze. Trochę rzepaku muszę im dorzucić, żeby pierzały szybciej. Dobra, siadać. Chodź. Kop. Chodź. Te skórnika tu nie będą chciały iść. O, tu już te skórnika chyba. Chodź. Szybko. Kop. No zobaczcie, na nie ma na dachu. Tu był. A nie, tam jeszcze jeden siedzi. Ale nie ma. Tylko zawołałem i przyszło. Chodź. Kop. I pantoszka, zobaczcie, pantoszka już ją pokazujemy. Co malutka, niunia, co tam, wróć. Tu jest. Chodź. Jest głodna pewnie. Nie, bo tu ma jedno. Chodź. Pocztowy obcy, zobaczcie tam. Albo dzikus. Chodź. O, jakiś ciemny. O, tam już idzie tamten do kurnika. O, już do kurnika dwa idą. A nie wejdziecie tam zamknięte. No włazić, na to czekacie. Szybko. Czy chcecie latać? Jazda, bo pocztowe muszę puścić. Szybko. Hop. Kom. Hop. Hop. Dawać, hop. No dawać.
Chodź. Skórnika tam zobaczcie. Chodź. No dawaj, hop. Jeszcze dwa. Chodź. Dobra, pauza, idę poczołę gonić. Dobra. Schodzimy, ktoś dzwoni, ale nie ma czasu tu na dzwonienie. No idź. Właś tygrys. Tygrys, właś. Gdzie ona jest? Tu jest. Zaraz pokażę wam. Chodź, mała, chodź. Chodź. Moja samica. Ten co kupił, to może ją poznać, nie? Ma jakiś krycha? Czy nie? Siwiły. Zobaczcie. 100 km. Zrobimy tu jej zdjęcie. Niech ona idzie do siebie. No i do siebie. No i na swoją półkę. Bo teraz wiesz, zmęczona jest. Jest na swojej półce. Pokaż się ładnie. Ci skubek nie ściągnął. To jest pocztowy, panowie! To jest pocztowy! 100 km! Chcemy ładne zdjęcie zrobić. Dobra, nie zrobimy. Ona jeszcze nie pozwala pana ładnie. Zjeżdżać tą. Czekajcie. Piękna jesteś, piękna! Puszczać. Was nie puszczę dzisiaj. Kom. No co jest? Nie chcecie już latać, co? Chcecie jeszcze latać? Rundę! Nie chcą latać. Dobra, idziemy pocztowe wypieprzyć. Halo, tutaj. A jeszcze dwa siedzą, przepraszam, dwa jeszcze siedzą. Czarnuchy. Już was puszczam. Już was wyganiam. Rundę zrobicie teraz wy. 19 prawie dochodzi. Już lecicie. Lecicie, pany tygrysy. Czekajcie. Nie chciały wyskoczyć. Już tak późno nie były ganiane. Ale u mnie tam muszą być ganiane. Ja tam. Poszły. Wszystkie? A te będą właściwie do kurnika, nie zamknąłem kurnika, nie? Muszę kurnik gdzieś zamknąć. Zapomniałem kurnika, bo zaraz poważą. Byłem tu, co zapomniałem? A, bo wam młode pokazywałem. Jazda! Jest tu jakiś już? Buda! Buda stąd! Jest tu jakiś? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Sam. Kury zamknięte. Grzegorz zamknięty i dobrze. O, tam jeszcze jakiś pocztowy jest, czekajcie. Dobra, z kurnika 3 zdążyłem wyrzucić. Już mnie dobijały. Pierzają, pocztowe jeszcze chodzą. Miałem na pauzie. Siadłem. Muszę zamknąć. No i przez gołębie nie śpicie dzisiaj w tym, w kurniku, tylko tam będzie spał. Tu będzie spał w tej budce. Co? Grzeczny jesteś, co? No i wchodzą świry. Nie ma. Wchodzić tu! Będzie go rządziły może tu. Pocztowe ładnie siadły. Siadły ładnie. Jeszcze ciemny widzę, jeden siedzi. Chodź. Najedzona, grubo nażarte. Ja wam karmię grubo. Nie ma to. Dzisiaj woda czysta. Dyszą. Dobra, panowie, pozdrawiamy. Pocztowe są pogonione. Nie ma tam lekko. O, jeszcze fajki znalazłem. Jak szukałem. Chciałbym sobie na fotel, popatrzę. Przyjadam fajeczkę. Pozdrawiam was serdecznie. Jest godzina 19. U mnie jeszcze pocztowe chodzą, gonię. Nie ma tam. Się zaraz wkurzę do Budapesztu zgonię.
za 6,19. Fairfax pije, troszkę przyziemienie lepsze. Puszcza. O, leci kaleka, leci jakaś kaleka, zobaczcie. Z dachu. No, masz szczęście, że dzisiaj ci daje szansę, nie? Ale idziesz do zlikwidowania, nie? W ogórki. Samica wróciła. Chodź, 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 chodź. Niech latają wieczorem, bo jak nie zdążą przejść, to wiedzą, że można latać, nie? Chodź, i siadają, kurczę, Bóg. Ociemny jeden nie siadł, z nimi dobry jest. Na kurnik. A tam dobry, już jest u nich. To nie ciemny. Nie miał prawa, ale on jest z kurnika wygoniony, to albo idzie tu, albo tam. Dobra, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, zapraszam na kolejne filmy, nie daj subskrypcji, to daj. I tak to wygląda. A cwaniaczków za burtę i do Wisły. Do Wora i do jeziora. Nara, pozdro, do zobaczenia. I trzymać się. Zdrówka dla wszystkich.